było serducho, była walka, momentami gra na poziomie, jakiego będziemy od tej reprezentacji oczekiwać w kontekście tego wszystkiego, co z naszą reprezentacją dziać się będzie dalej, bo ona personalnie wiele się nie zmieni, wręcz przeciwnie, ona będzie mocniejsza. Popłakała się Maria Stenzel teraz, podeszły do niej wszystkie dziewczyny, bo to nie jest miejsce ani moment na płacz. Tutaj dojdą jeszcze zawodniczki, których nie było. Martyna Czerniańska, Martyna Łukasik. Zobaczymy, co z Malwiną Smażek. Ta drużyna w przyszłym roku reprezentacyjnym będzie jeszcze mocniejsza. Oj, na pewno rozbudziły w nas dziewczyny głód tej siatkówki na najwyższym poziomie. I tak jak powiedziałeś, tego teraz będziemy oczekiwać. Ale na ten moment myślę, że należy podziękować dziewczynom za tą tytaniczną pracę, jaką włożyły w tych ostatnich tygodniach, żeby tutaj dzisiaj do ostatniego momentu, do ostatniej piłki w tym piątym secie walczyć z obrończyniami tytułu Mistrzyń Świata. Tyle emocji i radości, ile dały nam siatkarki na tych mistrzostwach, pewnie się nie spodziewaliśmy, że tak będzie. Dzisiaj będzie żal, będzie złość, bo było naprawdę blisko, blisko awansu do półfinału Mistrzostw Świata i to po meczu z obrończyniami tytułu. Ograliśmy mistrzynie olimpijskie. Zabierzmy z tego turnieju tylko dobre wspomnienia, bo umówmy się, że tak naprawdę złych wspomnień nie było. A te mecze, które przegraliśmy w grupie z Serbią, o dzisiejszym nie mówię, bo ten będziemy rozpatrywali według w ogóle innej kategorii.